Cześć, z tej strony Marcin Krzemiński i witam Cię w kolejnej lekcji z serii Gór Pod Podstaw. W tej lekcji nie będziemy już tworzyli żadnych zadań, natomiast chciałbym Ci pokazać bardzo przydatną stronę, dzięki której będziesz mógł wyszukiwać sobie pluginy, które będą realizowały Twoje zadania, a także znajdziesz pomoc do pluginów, których używaliśmy do realizacji zadań przedstawionych w tym kursie. Jest to strona pod adresem npmjs.com i po załadowaniu tej strony na samej górze masz wyszukiwarkę. Dzięki której możesz wyszukiwać pod kątem różnych fraz, które Cię interesują. Załóżmy, że jesteś zainteresowany frazą sas, i jak widzisz, zaraz w podpowiedziach ładują się wyniki wyszukiwania. Możesz oczywiście zatwierdzić enterem i po prostu przejść do pełnej strony z wynikami wyszukiwania lub w momencie, kiedy tak jak w tym przypadku było zaznaczone już Gulpsas, po kliknięciu czy też po zatwierdzeniu Enterem przechodzisz bezpośrednio do strony informacyjnej na temat danego pluginu. I jak widzisz, na samej górze masz takie podstawowe informacje związane z tym, w jaki sposób należy ten plugin zainstalować. Masz także informacje na temat podstawowego użytkowania czy też podstawowej konfiguracji. Jeśli przewiniesz w dół, Masz informację na temat tego, że tak naprawdę ten plugin oparty jest o plugin o nazwie Node.SaS. I jeśli chcesz, możesz sobie kliknąć na ten link. I w przypadku Node.SaS masz tutaj przeniesienie bezpośrednio do GitHuba i znajdują się tutaj wszystkie szczegółowe zmienne konfiguracyjne, czy też dane konfiguracyjne na temat tego, w jaki sposób możesz ustawić swój plugin. Dodatkowo masz także informacje, tak jak w tym przypadku, możliwości skonfigurowania tego pluginu razem z source mapami, co także wykonaliśmy z jednym z naszych zadań. Tak więc, moim zdaniem, tak naprawdę nieoceniona strona w momencie, kiedy tworzysz zadania gulpowe, czy też chcesz rozwiązać jakiekolwiek zadania i je zautomatyzować. Dodatkowo, co ważne, warto zwrócić uwagę na statystyki, czyli informacje na temat tego, Ile mamy pobrań danego pluginu w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca? Warto także zwrócić uwagę na ilość otwartych ticketów, a także pull requestów na GitHubie. Te informacje będą w stanie pokazać Ci, czy dany plugin jest popularny, czy też nie. I z doświadczenia powiem Ci, że warto właśnie pobierać pluginy te, które są popularne, ponieważ popularne znaczy, że są dobre i wokół nich stworzyła się dosyć dobra społeczność i w przypadku problemów możesz w łatwy sposób, czy to na githubie, czy też na stack overflow znaleźć pomoc wśród innych użytkowników, bo być może właśnie już w przeszłości jakiekolwiek inne osoby miały właśnie podobny problem do twojego. Tak więc zapamiętaj sobie adres npmjs.com czy też npmjs.com najlepiej dodaj go do ulubionych i zapewniam cię, że znajdziesz sobie tam pluginy, które z pewnością pozwolą Ci na automatyzację wielu zadań. W tej lekcji to już wszystko. W następnej lekcji przejdziemy do tak naprawdę podsumowania całego kursu, tak więc już w tym momencie Cię do niej zapraszam.